Partnerem głównym polskiej Hokej Ligi jest Województwo Śląskie. Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu hokejowego. Sezon w pełni, a właściwie już ta kluczowa część rozgrywek, faza play-off się toczy. Już za nami mecze wszystkie ćwierćfinałowe, trwają bitwy w półfinałach. No i będziemy oczywiście przyglądać się temu wszystkiemu, ale dziś będziemy rozmawiać o tym, co miało miejsce w ubiegły weekend, dlatego że sporo powodów do satysfakcji mieli w Bytomiu. Polonistki awansowały do finału bardzo spokojnie, a później w tym finale już nie aż tak spokojnie, ale zdołały wyrwać złoty medal po raz 11 w historii, a po raz 7 z rzędu. I wobec tego naszym dzisiejszym gościem nie jest żadna z hokeistek, ale jest prezes zarządu Bytomski Sport Polonia Bytom, Sławomir Kamiński. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, ten uśmiech szeroki oddaje chyba to, co czujecie, no bo polonistki spełniły swoje zadanie. No, atmosfera świetna. No, mogę powiedzieć, że to było prawdziwe święto hokeja w Bytomiu. Bardzo dużo emocji, ale też podwójne święto, dlatego że oczywiście nasze panie, które nie zawiodły po raz 11, ogromny sukces, ale też brązowy medal mężczyzn w MHL-u tuż przed, więc to święto było naprawdę fajne. Tym ważniejsze dla nas, że przy pełnej hali lodowej, wypełnione po brzegi lodowisko, które jest lodowiskiem, jak wiemy, nowym, to cieszy naprawdę, jeżeli te sukcesy idą w parze z infrastrukturą. Jak za dawnych dobrych lat, chciałoby się powiedzieć, stodoła pękała w szwach i to nie na meczach mężczyzn, ale na meczach kobiet. W Bytomiu jest ogromny głód hokeja, to chyba pokazuje właśnie to zainteresowanie. No tak, złośliwi mówią, że jedyne czego brakowało podczas tego finału to gołębie, które w starej stodole od czasu do czasu urozmaicały kibicom widowisko, ale to prawda, cieszymy się nową infrastrukturą, nowym lodowiskiem i fajnie, że możemy czerpać radość z tego obiektu jednocześnie, mając bardzo duże zaplecze hokejowe. No, hokeistki, hokeiści cieszą się, że mogli wrócić do domu, grać u siebie. Kibice cieszą się, że wielkie imprezy wróciły do Bytomia, tym bardziej, że tych imprez było wyjątkowo dużo w tym pierwszym sezonie, więc pierwszy sezon na nowym lodowisku zamknięty sukcesami, tak jak mówię, no to cieszy podwójnie. Możemy przeżyć jeszcze raz te emocje, które miały miejsce i w Bytomiu, i w Gdańsku, bo przecież zaczęliście od meczu wyjazdowego. Zespół Polonii Bytom no, przystępował do rozgrywek jako faworytki numer jeden, no, ale te finały wzbudziły w Was emocje. Powiedzieliśmy o MHL-u, za chwilę do tego jeszcze powrócimy, ale tam też były aspiracje takie, żeby jednak sięgnąć po ten najwyższy cel. No tak, oczywiście, że celem było wygranie. Mamy brązowy medal, z którego też się cieszymy. O tym pewnie trochę za chwilę więcej będę miał okazję powiedzieć. Natomiast no, sukces kobiet cieszy. To nie ma znaczenia, że to jest po raz 11. To naprawdę cieszy za każdym razem, tak jak byłby to pierwszy raz. Tym bardziej, i to podkreślam cały czas, że przy pełnej hali naszych kibiców z naprawdę świetnym dopingiem, także cieszymy się, że to wszystko w sobotę się udało, a cały sezon możemy zaliczyć do udanych, dlatego że 211 zdobytych bramek, a tylko 12 straconych, no te cyfry mówią same za siebie. 5 do 2 było w tym pierwszym spotkaniu, to zwiastowało, że raczej możecie ze spokojem podchodzić do rewanżu. Ten rewanż za chwilę na Państwa ekranach się pokaże, ale no, emocji przeżywaliście co niemiara i ta dogrywka była chyba takim spełnieniem pełnych oczekiwań, dlatego że skończyła się happy endem, bo gdyby było w drugą stronę, no to kolejne starcie byłoby już pewnie bardzo nerwowe. Emocje sięgały zenitu i było faktycznie bardzo nerwowo. Musimy pamiętać o tym, że sport, że szczególnie finały, no, na to składa się nie tylko umiejętności, ale też to, co w głowach, atmosfera, no, presja danego dnia, także to wszystko spowodowało, że faktycznie emocjonująca była ta rozgrywka, bardzo dla nas emocjonująca i ta dogrywka no, była pełna nerwów i faktycznie
zaciskania szczęk i nie tylko, ale udało się ten, no myślę, że w momencie strzelenia tej bramki ostatniej, to wszystko z nas zeszło i był już czas tylko na wielką, ogromną i podkreślę, zasłużoną radość. Wiadomo, że podejście sztabu szkoleniowego jest różne. Czasami tę presję się zdejmuje, czasami stara się wywołać jakieś takie inne emocje u hokeistek. A Wy jako zarząd jak do tego podchodziliście? Czy nie mówię, że wywieraliście presję na zespół, ale wiadomo, że oczekiwania, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, były spore. Znaczy, my pracujemy z profesjonalistami i to chcę podkreślić, że i tradycja, i umiejętności hokejowe w Bytomiu są najwyższej próby. W związku z tym i dyrektor sportowy sekcji hokeja, i trenerzy poszczególnych drużyn, oni doskonale wiedzą, co robią. No, my jako zarząd na pewno w żaden sposób nie ingerujemy w pracę sportową. No, celem w sporcie jest zwycięstwo, to wiemy. I premia dla hokeisty. Tak, to jest faktycznie w naszych kompetencjach. W tej chwili zostawiliśmy sobie ten czas na to, żeby najpierw pocieszyć się trochę w tym tygodniu, potem do różnych rozmów, w tym poważnych i w tym tych o premii będziemy siadali. My czas do 15 kwietnia daliśmy sobie na po pierwsze mówienie o tym, co dalej, a po drugie podjęcie decyzji takich trochę bardziej ekonomicznie podsumowujących ten sezon. Ale skład wiadomo, że chciałoby się pewnie utrzymać. Bo to, że zdobyły jedenasty tytuł, to, że siódmy z rzędu, to jest efekt tej regularnej, ciężkiej pracy, która jest z sezonu na sezon. Wy tę drużynę dobudowujecie, wzmacniacie, cały czas obudowujecie też różnymi tymi aspektami okołosportowymi. No i widać, że to przynosi efekty. No i warto by było, no nie powiem, że inwestować, bo to jest znowu powiązane z finansami, ale utrzymać ten poziom. Mamy tę przewagę, że ten mocny kobiecy hokej u nas już jest, więc my możemy go doskonalić, możemy starać się o to, żeby te rozgrywki może w niedalekiej przyszłości nie były tylko ogólnopolskie, ale też międzynarodowe. Więc takie dyskusje oczywiście się toczą. Toczą się dyskusje na temat WHL-u. No, na bieżąco staramy się zastanawiać, jak tą drużynę jeszcze rozwijać. Natomiast to jest składowa też kilku rzeczy. Po pierwsze determinacji, bo proszę zauważyć, że Bytom przez ostatnie lata w momencie modernizacji czy też wybudowania nowego lodowiska był pozbawiony takiej swojej bazy, więc to trenowanie też nie odbywało się u nas, odbywało się w różnych miejscach. Tym niemniej nikt nie powiedział pas, nikt nie powiedział dziękuję, tylko wszyscy wiedzieli, do jakiego celu dążymy, zarówno trenerzy, tak jak i zawodniczki i zawodnicy. Ta ciężka praca, determinacja, dobry bytomski, śląski charakter to jest, myślę, taki przepis na to, żeby te sukcesy były. I faktycznie, no, drużyna hokejowa kobiet jest drużyną bardzo istotną. Jest też istotnym wzmocnieniem naszej reprezentacji, czego mamy świadomość i na pewno o to będziemy dbać i będziemy to rozwijać. A zauważacie, że ona jest takim magnesem też dla bytomskiego hokeja, czy nie? My bardzo zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądała frekwencja podczas meczów finałowych. Zawsze jest ta niepewność ze strony nas jako organizatorów tych spotkań i pojawiają się pytania, czy kobiecy hokej przyciąga publiczność tak samo jak hokej męski. No z takimi różnymi dylematami się borykaliśmy, ale to wszystko minęło nam w sobotę, kiedy zobaczyliśmy z ubolewaniem, że kilkadziesiąt czy nawet trochę więcej osób nie było w stanie wejść na lodowisko, bo po prostu nie pomieściliśmy chętnych. No taka gorzka satysfakcja, ale pokazująca, że tak, zainteresowanie kobiecym hokejem jest bardzo duże w Bytomiu. Zresztą te tradycje hokejowe w Bytomiu są takie bardzo wielopoziomowe, bo to i nasza szkółka, czyli około 200 młodych hokeistów, ich rodzice, no to zaangażowanie w hokej jest bardzo, bardzo mocne, duże i mamy nadzieję, że będzie konsekwentne. Teraz oglądamy akurat młodzieżową hokej ligę w wykonaniu zespołów z Torunia i z Sanoka. Przed momentem była prezentacja i dekoracja zawodników bytomskiej Polonii, którzy zdobyli medal brązowy. Powiedział Pan wcześniej, że cieszycie się z tego brązu, ale nie wierzę, że nie ma takiego małego niedosytu. Zawsze pewien niedosyt jest, jeżeli to nie jest złoto. Oczywiście, że tak. Natomiast myśmy mieli bardzo trudną i pod względem organizacyjnym samą tą końcówkę sezonu, bo drużyna musiała trochę się przeformułować. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo dzielnie to
i sztab szkoleniowy, i zawodnicy przeszli, dlatego że umówiliśmy się, że do rozmów na tematy organizacyjne wrócimy po finałach, ale te finały musimy dograć je z jak najlepszym wynikiem, i tak też się stało. No, ulegliśmy faktycznie Toruniowi. Miejsce na podium jest, co jest dla nas bardzo istotne, ale w tym przypadku ja również odwołam się do tego, że 205 zdobytych bramek podczas tego sezonu to jest bardzo dobry finał. Chyba najwyższy z tego, co pamiętam, widzę, 60 straconych bramek to jest z kolei najmniej, także no, te cyfry w jakiś sposób się bronią. Tym niemniej jednak no jest to brązowy medal. Jest to medal, może nie tego koloru, którego wszyscy by oczekiwali, no ale przecież świat nie kończy się w roku 2022. O trzecie miejsce graliście z Zagłębiem Sosnowiec, jest dwukrotnie 6-3. Skoro się nie kończy na 2022, no to pomówmy chwilę o przyszłości, no bo wiadomo, że kibice też oczekują od Was może jeszcze nie deklaracji, ale przynajmniej takich dalekosiężnych planów dotyczących jednak gry w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, bo skoro Polonia Bytom to jest jednak wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, no to warto by było popatrzeć trochę do przodu. W zeszłym roku, jak wygraliście MHL, to się mówiło, że można już zastukać, bo można się ubiegać o dziką kartę i tak dalej. Teraz startuje się z pozycji trzeciej drużyny młodzieżowej Hokej Ligi, ale czy to coś zmienia? My otwarcie mówimy o tym, w jakim miejscu teraz się znajdujemy i gdzie chcielibyśmy być w przyszłości, tak. Natomiast tu dwie bardzo trudne rzeczy do połączenia. Emocje, chęci, oczekiwania i cierpliwość, która no niestety, ale jest w niektórych przypadkach bardzo konieczna, w tym również w sporcie, i pewnie, że chcielibyśmy wrócić na, jak niektórzy mówią, należne Polonii miejsce, czyli do najwyższej klasy rozgrywkowej. Decyzje o tych rozwiązaniach one będą zapadały pewnie w kwietniu i będziemy szerzej informowali o tym, motywując, dlaczego one zostały podjęte w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Tym niemniej cieszymy się teraz z brązu, zastanawiamy się i rozważamy. No, dla nas najlepszą formułą byłby sportowy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Tym niemniej w tym sezonie skupiliśmy się na zbudowaniu tego wszystkiego pod własnym dachem, co mieliśmy, czyli mówiąc brzydko, acz kolokwialnie, po składaniu do kupy tego, co składa się na bytomski hokej w nowym miejscu, na nowym lodowisku, i ten sezon chcieliśmy zagrać jak najlepiej i uważam, że zagraliśmy go bardzo dobrze. Myślę, że przyszły sezon będzie takim czasem, w którym będziemy mówili o bardzo poważnych decyzjach dotyczących dalszych występów. Na razie cieszymy się nowym obiektem i budujemy też Akademię Młodzieżową, bo to jest bardzo ważne, że założenie władz miasta, które bardzo mocno wspierają sport z Bytomiu, bo to nie tylko hokej, ale też inne dyscypliny, mówi jasno o tym, że my mamy nastawić się na szkolenie młodzieży i na podstawie tej młodzieży budować sobie bardzo zdrowe, seniorskie zespoły oparte na grze wychowanków. I no, konsekwentnie od 3 lat staramy się to robić, czy w piłce nożnej, czy w hokeju i w koszykówce, bo o tych 3 dyscyplinach mogę mówić, bo zarządza nimi spółka Bytomski Sport. No i to wszystko musi stać się w sposób naturalny, a to wymaga niestety od czasu do czasu takiego kroku w tył i większej cierpliwości niż zazwyczaj. Trochę uprzedził Pan moje następne pytanie, zanim do niego przejdę, bo mimo wszystko je zadam, no to popatrzmy sobie na to, jak elita rywalizuje. Powiedziałem, że są półfinały Mistrzostw Polski, więc choćby Wasz partnerski klub, Jastrzębski Klub Hokejowy, grał przecież też broniąc mistrzowskiego tytułu, no to możemy sobie zobaczyć najpierw mecze GKS-u Katowice z GKS-em Tychy. Na razie pewnie z delikatną zazdrością patrzycie, jak ta wiodąca czwórka. Zdrową, ale absolutnie zrozumiałą. A wracając do tego mojego pytania, które Pan trochę uprzedził, bo tutaj też mamy taki cytat, bo no, pamiętamy, że hokeiści tak niedawno naprawdę dołączyli do tej sekcji wielosekcyjności bytomskiego sportu. No i ta strategia, że młodzi wychowankowie mają w przyszłości stanowić trzon drużyny seniorskiej, no to tutaj jest potrzebna niecierpliwość, ale duża doza cierpliwości. To jest potrzebne przede wszystkim planowanie, i to nie takie planowanie krótkowzroczne z sezonu na sezon, tylko planowanie w dłuższej perspektywie, i to staramy się robić. No to niestety wymaga od nas, no, tak jak cały czas rozmawiamy, po pierwsze tej cierpliwości, a po drugie takich zdrowych podstaw postaci wysoko wyspecjalizowanej kadry trenerskiej, która ma pomysł na hokeistów od najmłodszych lat życia,
po wiek seniorski, a proszę pamiętać, że każdy sport bardzo wcześnie zaczynany, ten sport wyczynowy, może w jakiś sposób zawodników czy wypalać, czy nużyć. My musimy to tak zaprogramować, żeby do seniorskiego wieku to wszystko było synchronizowane, więc ścisła współpraca ze szkołami mistrzostwa sportowego, planowanie rozwoju tych zawodników od tych najmniejszych, czyli od mini hokeja, od tych kilkulatków po seniorów, to wszystko musi być w jakiś sposób skoordynowane, więc my stawiamy na pewno na profesjonalizację naszej kadry, na to, żeby być na bieżąco. W przypadku piłki nożnej opracowany został własny system szkolenia zawodników, z którego korzysta u nas cała akademia i dobrze na tym wychodzi. No, najbliższe miesiące to praca nad analogicznym systemem w hokeju i mamy nadzieję, że faktycznie uda nam się zbudować taką organizację, która będzie wychowywała młodych hokeistów, zarówno pod względem sportowym, jak i edukacyjnym. No i nie możemy zapominać o tym, że to też ma sprawiać bardzo dużą frajdę, więc chcielibyśmy, żeby to wszystko połączyć i w ten sposób spółkę rozwijać. A czy wielosekcyjność trochę Wam w tym wszystkim pomaga, czy czasami może przeszkadzać? Bo wiadomo, że dostajecie pewną pulę środków i czy to jest procentowo stale podzielone, czy jednak potraficie przesuwać pewne środki pomiędzy sekcje, które akurat w tym momencie wymagają większych nakładów. W naszej spółce finansami rządzi kobieta twardą ręką, więc absolutnie nie chcę w kompetencje i szczegóły tego, co robi pani dyrektor Dorota Górecka-Leszczuk, wchodzić. Natomiast założenie jest takie, że każda z sekcji ma swój autonomiczny budżet. Oczywiście w momencie, kiedy dołączyła do nas sekcja hokeja, to finansowanie spółki, ono wzrosło. My tą wielosekcyjność wykorzystujemy, myślę, w sposób bardzo dla nas użyteczny, to znaczy takie modne powiedzenie jest dobre praktyki. My te dobre praktyki na poziomie jednej sekcji przenosimy na drugiej. To się da, mimo tego, że te dyscypliny mają swoją specyfikę, są bardzo różne. Natomiast finansami zarządzamy w sposób stanowczy, bo tylko w taki sposób my możemy to wszystko ogarnąć, znowu brzydkie słowo, ale na takim poziomie globalnym, czyli na poziomie spółki. Tym niemniej jednak budżety zarezerwowane dla poszczególnych sekcji, one są budżetami takimi zadaniowymi i one tam zostają. To nie jest tak, że jak braknie nam w jednej sekcji, to dosypujemy w drugiej, dlatego że mogłoby to mieć swoje bardzo złe konsekwencje w tej drugiej sekcji. Z jednej strony ekonomia i rozsądek, z drugiej znowu jest bytomskie społeczeństwo, które wymaga od Was wyników i tego, żeby te drużyny jednak prezentowały się na tych szczeblach centralnych. Wiadomo, że oni by chcieli wszystkiego naraz i żeby Polonia piłkarska grała zdecydowanie wyżej i hokejowa, żeby miała w elicie i hokeistki, żeby zdobywały regularnie złoty medal Mistrzostw Polski. Czy da się to wszystko połączyć, czy jednak trzeba to wszystko stopniowo i najpierw bazujemy na tym, żeby zbudować na przykład mocną piłkę nożną, a później będziemy skupiać się na hokeju? My mamy bardzo wiernych kibiców, którzy w ostatnich latach, może nie w tych ostatnich trzech, ale jeszcze wcześniej bardzo dużo przeszli przez to, w jaki sposób Polonia Bytom była zarządzana i zawsze byli wierni, zawsze byli przy tym klubie, więc ja wierzę, że na to możemy liczyć. Zresztą no, ostatnia sobota była najlepszym dowodem na to, że nasi kibice są kibicami po prostu świetnymi i nie jest też tak, że wszystko determinują pieniądze, bo oczywiście to jest sport, to są emocje, więc ci kibice liczą na to, że z nami będą i razem będziemy zdobywali te najwyższe osiągnięcia, dlatego że kibice od nas się nie odwracają. Która, odpowiadając na pytanie, która z sekcji pierwsza, no trudno powiedzieć, ta, która sportowo wypracuje najlepsze... Nie zapytałem, która pierwsza, tylko zapytałem, czy da się to pogodzić. Najlepsze wyniki, to się oczywiście, że to się da pogodzić, bo tym się nie da w jakiś sposób sterować i planować. To jest sport, no wszyscy o tym wiemy, że tutaj liczy się to, co wypracujemy sobie na tafli, czy na boiskach. Tym niemniej oczywiście przy odpowiednim finansowaniu, odpowiedniej infrastrukturze, co podkreślę, dobre wyniki sportowe to jest czysta przyjemność i na to wszyscy bardzo mocno czekamy. Potrzebujecie takich wychowanków choćby jak Patryk Wronka, który zdobył 4 gole w ostatnim meczu GKS-u Tychy z GKS-em Katowice, niemal rozstrzygając w pojedynkę losy tego spotkania, ale żeby mieć wychowanków, no to trzeba mieć dzieci. Wy się chwalicie, że tych dzieci już macie sporo, że ta grupa cały czas trenuje. Z tym chyba nie ma problemu w Bytomiu, bo wydaje się, że wbrew pozorom to jest bardzo sportowe miasto.
To jest bardzo sportowe miasto, nawet nie wiem dlaczego wbrew pozorom, dlatego że cyfry, jeżeli chodzi o ilość uprawiających sport młodych ludzi, są bardzo wysokie. Wyniki sportu młodzieżowego plasują Bytom naprawdę bardzo wysoko w Polsce. Jeżeli chodzi o to, czym zarządza spółka Bytomski Sport, czyli piłka nożna, koszykówka i hokej, to w piłce nożnej w tej chwili my mamy 400 młodych zawodników w akademii, w hokeju prawie 200. Koszykówka ta, która jest w spółce, to kilkadziesiąt osób, ale też jeżeli chodzi o młodzież i dzieci, mówimy o setkach. Także tak, Bytom jest bardzo sportowym miastem. Bardzo prężnie działają szkoły mistrzostwa sportowego, co nas bardzo cieszy. No i szczególnie teraz, no proszę zauważyć, że my jesteśmy od 3 lat w okresie jakiegoś permanentnego kryzysu, czy związanego z pandemią, czy teraz związanego z sytuacją polityczną i wojną na Ukrainie. I ten sport to jest wentyl, to jest jakiś taki element, który pozwala odetchnąć też głowie, więc rola sportu w Bytomiu jest nie do przecenienia, a naszym podstawowym zadaniem jest oczywiście zdobywanie tych najwyższych, najbardziej znamienitych wyników, ale też sprawianie frajdy temu miastu i tym się chcemy zajmować. Chcielibyśmy i pracujemy konsekwentnie na tym, żeby organizowane przez nas wydarzenia sportowe przyciągały rodziny z dziećmi, żeby ta atmosfera sportowa była i ona była na żywo i cieszymy się, że w końcu kończą się obostrzenia, będziemy mogli i na stadionach i w halach zamkniętych gościć duże ilości kibiców i robimy wszystko, żeby te emocje sportowe też były dla nich satysfakcjonujące. Wbrew pozorom, dlatego że nie macie klubów z czołówki krajowej, może poza judo, które nie jest akurat pod spółką Bytomski Sport i dlatego tego sformułowania użyłem, wytłumaczyłem się przed Państwem. No, ale wracając też do tego, że te dzieci, to jest oczywiście jeden aspekt, natomiast one muszą mieć gdzie trenować i tutaj trzeba Was pochwalić, bo akurat Bytom w ostatnim czasie też wbrew pozorom, bo przecież zawsze panowała opinia, że to jest ubogie miasto, które nie ma zbyt wielu funduszy na różnego rodzaju inwestycje, a Wy zmodernizowaliście lodowisko, modernizujecie stadion i stworzyliście mnóstwo przestrzeni nawet do takiej sportowej rekreacji. Te inwestycje są prowadzone, je widać. Następna będzie duża baza treningowa dla piłkarzy, lodowiskiem już się cieszymy. Mówiąc o tych inwestycjach, one są prowadzone w sposób bardzo rozsądny i racjonalny, dlatego że tak jak wszyscy widzimy w Bytomiu, przepraszam, że to powiem, pewnie niektórych zezłoszczę, nikt nie stawia sobie pomników. Tutaj nie ma mowy o przewymiarowanych obiektach, o ogromnych stadionach, czy o potężnych halach lodowiskowych, których nie da się potem wypełnić publicznością, bo nie ma po prostu takiej frekwencji. Bytom od 3 lat konsekwentnie stawia na rozwój bazy sportowej, tej przede wszystkim treningowej i to jest dla nas bardzo ważne, bo setki czy tysiące młodych nawet dzieciaków trenujących, one muszą mieć porządne zaplecze, one muszą mieć swoje szatnie, muszą mieć bezpieczne obiekty, w których mogą uprawiać ten sport na co dzień, bo sport to nie są tylko wielkie wydarzenia, mecze czy te eventy, które odbywają się raz w tygodniu czy raz na miesiąc. To jest żmudna, codzienna praca na treningach i takie bazy treningowe muszą powstać. No, lodowisko to sztandarowa oczywiście oddana inwestycja w zeszłym roku. Ono jest użytkowane od rana do nocy. No i wszystko to, co powstaje w Bytomiu, takie ma zadanie. To ma służyć mieszkańcom, ma służyć trenującej młodzieży. Kalendarz się wypełnia na lodowisku, pomijając te Wasze grupy trenujących, no bo gościliście już i reprezentację Polski mężczyzn, i reprezentację Polski kobiet, i były takie poważne turnieje, nawet jak choćby ten prekwalifikacji olimpijskich. No pewnie mierzycie w takie kolejne wydarzenia. Oczywiście, że tak. No to ma być obiekt, który będzie użytkowany. Tu nie do przecenienia jest współpraca ze związkiem, dlatego że dużo imprez przy współpracy czy z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie, czy ze Śląskim Związkiem Hokeja na Lodzie jest w Bytomiu organizowanych. Tak, ten obiekt ma cieszyć. Mamy nadzieję, że ten kalendarz będzie wypełniony znamienitymi różnymi imprezami. No, za nami i olimpiady i faktycznie turnieje
kwalifikacyjne i wielki mecz gwiazd, który odbył się na bytomskim lodowisku, tak, to miejsce ma tętnić życiem i władze miasta, i my jako spółka będziemy robili wszystko, żeby tych wydarzeń było bardzo dużo. Teraz taki trudny czas Was czeka? Bo kończy się sezon hokejowy, właściwie dla Was już się zakończył, no to trzeba prowadzić rozmowy. Piłkarze jeszcze toczą bój, być może nawet zakończone awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. Ten uśmiech choćby też świadczy o tym, że być może gdzieś takie myśli z tyłu głowy się pojawiają. No to jest taki intensywny okres dla Was? Nie przeceniając jakby naszej pracy, wychodzę z założenia, że ostatnie 3 lata to jest cały okres taki, w którym pracujemy bardzo intensywnie, ale tak, faktycznie dla nas koniec sezonu to jest oczywiście ten krótki okres intensywnej radości, ale potem ciężka praca nad negocjacjami warunków i weryfikacją planów na kolejny sezon, więc oczywiście, no właściwie dobrze, że te wszystkie sezony nie kończą się jednocześnie, bo wtedy nie wychodzilibyśmy z pracy już w ogóle. No, w tej chwili powoli dobiega końca sezon hokejowy, choć przed nami jeszcze CLJ w kwietniu, więc takie pełne podsumowanie dopiero za jakiś czas. Czas na rozmowy, potem piłka nożna i koszykówka, która też, nie możemy o tym zapomnieć, wchodzi teraz w decydującą fazę swoich rozgrywek, więc tak, to jest bardzo, bardzo intensywny czas, potem zaczną się latem kolejne sezony, no i tak cyklicznie myślę, że będziemy pracowali i robili postępy, bo to jest też bardzo ważne, żeby robić postępy nie tylko w wynikach, ale także w szkoleniu młodzieży. A jaka jest Wasza interakcja z zawodnikami, zawodniczkami, trenerami i mieszkańcami? Bo tutaj chciałbym przytoczyć ten cytat, że opowiadania o tym, co będzie, chcielibyśmy uniknąć, a przede wszystkim chcemy to zastępować czynami. Czy oni to widzą? Na wszystko. Czy Wy to widzicie, że oni to widzą? To jest też tak, że jeżeli coś nie działa, to coś nie funkcjonuje, to wtedy oczywiście, że wszyscy to widzą. Natomiast złośliwości odstawiając na bok, oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o współpracę z drużyną hokejową, to dla zarządu tej spółki, dla mnie, to jest nowa dyscyplina, która pojawiła się w spółce, więc my ciągle trochę się siebie uczymy i na to daliśmy sobie czas przez te pierwsze miesiące. Jeżeli chodzi o drużyny, z którymi mamy trochę więcej doświadczenia, czyli piłkę nożną i koszykówkę, to ta relacja, odpowiadając na pierwszą część pytania z zawodnikami, ona jest, bo ona jest oparta na szczerości. I jak kiedyś powiedziałem, tak właściwie przez przypadek, i to trochę do mnie przylgnęło, że jedyne, czego obiecam, to to, że niczego nie będę obiecywał na początku, i bardzo konsekwentnie staram się trzymać tej dewizy, dlatego że do momentu, kiedy coś nie jest pewne, my nie podajemy tego jako pewnik. Jeżeli są problemy, my otwarcie mówimy o problemach. I ja myślę, że w relacjach z drużynami sportowymi właśnie ta szczerość to jest recepta na to, żeby spokojnie móc pracować. Zresztą takim czasem próby była dla nas pandemia, gdzie musieliśmy negocjować z każdym zawodników obniżki wynagrodzeń wynikających z kontraktów, i po indywidualnych rozmowach to się wszystko udało i ci zawodnicy z nami zostali, więc z tego bardzo się cieszymy. Jeżeli chodzi zaś o relacje z mieszkańcami, no to dla nas takimi jakby pierwszą grupą to są rodzice naszych wychowanków, naszej młodzieży, bo to są mieszkańcy Bytomia, to są jednocześnie ludzie bardzo zaangażowani w sport. Ja myślę, że oddanie lodowiska i to, że rozpoczęła się już w tej chwili przy ulicy Piłkarskiej budowa tego zespołu treningowego Piłkarskiej Polonii Bytom, to są takie elementy, które nas w jakiś sposób uwiarygadniają. Uwiarygadniają też władze tego miasta, dlatego że my o budowie mówimy dopiero wtedy, kiedy wiemy, że mamy zabezpieczone na nią środki i kiedy wiemy, że możemy ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę i rozpocząć roboty. Także myślę, że ci rodzice są takimi ambasadorami naszymi, którzy przekazują tę dobrą, namacalną już nowinę w postaci nowej infrastruktury dalej miastu. No i myślę, że nastroje wokół sportu w Bytomiu, one bardzo radykalnie się polepszyły przez ostatnie 3 lata i spokojnie nad tym pracujemy. No jedyne, czego nam czasem też brakuje, to ta cierpliwość, która niestety, czy ze względów ekonomicznych, czy infrastrukturalnych, czy organizacyjnych, no ona musi być na pierwszym miejscu. To tej cierpliwości w takim razie życzę. Szanowni Państwo, za nami już skróty tych spotkań półfinałowych, które zdążyli już hokeiści GKS Otychy, GKS Katowice, JKH, GKS Jastrzębie, Unii Oświęcim rozegrać. Oczywiście kolejne starcia półfinałowe są jeszcze przed nami, a zatem emocji
Na pewno nie zabraknie. Zapraszamy na transmisję w Polski Hokej TV. A naszym gościem był dzisiaj prezes zarządu spółki Bytomski Sport Polonia Bytom, Sławomir Kamiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. A na koniec taki mały bonus, żeby przeżyć jeszcze raz to, co działo się podczas decydującego meczu finałowego Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie kobiet pomiędzy Polonią Bytom a Stoczniowcem Gdańsk. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym magazynie. Za chwilę rozpocznie się mecz, który może wyłonić mistrzynię Polski w hokeju na lodzie 2022. Jeśli wygra Polonia, zawiesi na swoich szyjach złote medale. Czas na hokej na lodzie. Zaczęły. Jest trafienie, jest 0-1. Szelenie krążka na bramkę, dobitka, remis! I czy dalej w grze? 2-1! Wykorzystały ten moment! Stoczniowiec, remis! Drugi powerplay Polonii. Pierwszy wykorzystany. Zobaczymy po kilkunastominutowej przerwie, jak poradzą sobie w drugiej przewadze hokeistki Polonii Bytom. Sześćdziesiąt minut za nami, 2-2, przed nami dogrywka. I jeszcze poprawka. I jest złoty gol w wykonaniu Idy Talandy. Polonia Bytom mistrzem Polski po raz 11 w historii.
Partnerem głównym Polskiej Hokej Ligi jest Województwo Śląskie. Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Mroczkowski. Ależ bramka. Teraz z kolei Tyszanie po raz piąty. Trzech zawodników ruszyło. No i już mamy wymianę pojedynków pięciciarskich.